Siema, 12 sierpnia mamy. I sieje. Zaczęliśmy siać rzepak. Mam posiane 3,26. I co wam powiem? No musieliśmy najpierw, troszkę spłuciliśmy oczywiście najpierw. Później musieliśmy grabki za silnikiem poluzować, żeby, bo za bardzo tutaj jest więcej słomy po pszenicy. Po grochu to praktycznie żadnej słomy, nic nie ma. To wygląda pięknie. Po jęczmieniu też nie będzie tej słomy tyle. No ale jednak na pszenicy to trochę targało. A tak to po kółkach sami widzicie, tylko takie roweczki są. Także to będzie na pewno lepiej. Tutaj siejemy odmianę kromę z Kiłowa. A no, zobaczymy. Jest godzina 20, zacząłem przed 19. Rano. Marcin pojechał gruberować ścieżki. Ja zjechałem, on pojechał ścieżki robić po zbożach. Zjechał, odczepiliśmy gruber, zaczepiłem do siewnika. W międzyczasie byli dwóch chłopaków z firmy założyć, zmienić opony w tamtym Holandzie. Także mówię wam, dwa dni temu o 14 dzwoniłem i dzisiaj o 14 już praktycznie koła były zmienione po dwóch dniach. Także fachowa firma, polecam. Koła rolnicze Suchy. Akurat kolega to tam to jest jego rodziny, także szczerze mogę polecić. Wszystko swoje przywożą ci, ta róweczka, swój prąd, swój kompresor, wszystko. Także pozakładali opony. No mówię, zaczepiliśmy siewnik, poustawialiśmy do rzepaku. Tego nastawiam 2 kg na hektar. Wychodzi to niecałe 50 roślin, tam 40 parę, 45, 47 będzie. Może tak, może nie. Trzeba czekać. No nie, troszkę, może dużo, niedużo, ale widzicie, tu troszkę słomy się trafi, także myślę, że będzie dobrze. Siejemy wcześniej, w zeszłym roku zrąbaliśmy, posialiśmy na początku września, bo czekaliśmy. Chcieliśmy z tym bobikiem posiać, zanim nam się udało nasion na bobiku zdobyć, później zaś padało. I to taka robota była, później mówię, we wrześniu posialiśmy, zaraz ochłodzenie, przymrozki przyszły i ten rzepak tak gruz jakby chciał, a nie mógł. Dlatego wolimy go w razie czego przyhamowywać na jesieni, regulować, ale żeby był mocny, a nie wiecie. Tak w tym roku planujemy. Na pewno będzie trzeba pilnować, żeby muchy go nie pozjadały całego. Burzy się bardzo, bo tu kurde widzicie, z góry to przeszło. Spod spodu jest tylko ta góra przeszła, spod spodu jest jeszcze wilgotno. Jutro jakieś deszcze zapowiadają. Fajnie by najpierw spokojny deszcz nie popadał, przed jakimś mocniejszym. No i tyle, zobaczymy. Kończymy te pole. Troszkę tutaj zabawy było, bo to takie no nie prostokątne. Ale dojeżdżam do końca, robił obrotnik i koniec. Mówiłem, zapraszam na Instagrama. Tutaj widzę, Marcin dodał zdjęcie. O, patrzcie jakie ładne. No i te relacje tutaj w miarę na bieżąco to rzucamy, żeby coś tam się pojawiało. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie pooglądać. Coś. Ojej. O, kamerka mi się wyłączyła, ale się włączyła, patrzę. Sama. Tak więc obrotnik na 6 razy. I narra, wracamy. Jak wam mówiłem, trochę się kurzy. Kurde, bateria rozładowana. Tak, zaraz się nam urwie nasza relacja. I tam gdzie wy... co? 17, nie 19 sierpnia. Jadę siać rzepak. A tutaj Marcin rano grabkował, wczoraj też grabkował sier. I teraz mucha filtry. Marcin. No. Nowe oponki. Mówię, idzie jak burza teraz. Później wam pokażę co i jak. My jedziemy.
Więc tak, plan był dzisiaj taki, że odczepiliśmy tego małego Nieholanda od opryskiwacza. Tato odczepił, zaczepi go do wału i pojechał wałować te pole, co wtedy w nocy gruberowałem, żeby, wiecie, docisnąć fajnie, żeby to ładnie po niepociąganie było. I ja po tym zawałowanym będę siał. Marcin zaraz właśnie grabeczkę odczepi, to tam traktor oporządzi i jedzie, pojedzie gruberować na jedno pole, znaczy tam te dwa w sumie są. Po rzepak. Teraz mamy wsypaną odmianę Duke. Tam 1,5 miliona tego chrome ważyło 6,49 kg, a tutaj 1,5 miliona nasion waży 9,7 kg, także duża różnica. Mam nastawione ile? To kurde, nie pan. Kurde, czekajcie. 2,6. Tak, zmieniłem. Już myślałem, że zrobiłem próbę, nie zmieniłem. 2,6 kilo. To wychodzi około 40 urośli na metr, powinno być. 41 może, 2, coś takiego. Tutaj widzicie, już wałuje. O, ja sobie od tamtej strony też będę w takim razie siał. Myślałem siać od tamtej, ale dobra, będę siał od tej. Siejemy. Tutaj tato przede mną wałuje. Widzicie, ta góra tak krzesła i wysuszyła, ale pod spodem jednak jeszcze troszkę tej wilgoci jest. Chociaż nie ukrywam, że fajnie jakby popadało. Spokojny deszczyk, taki, wiecie, całą noc. Luks! No ale... patrz. Przerąbane. Żeby to przed sianiem do ognia, żeby ta ziemia nie była taka napuszona wcześniej. Podsiąkanie troszkę lepsze, żeby było. Grudki porozbija. Tak ja jeżdżę, uwrotnik tutaj miałem zrobiony na 6. I wiem już mniej więcej jak podnosić. Jakbyśmy mieli siewnik z nawigacją, to byśmy nie musieli tego robić, no ale wiecie. Tak to chociaż sobie później nie przesiewam tego. Tutaj też widzę, gdzie opuszczać mniej więcej. I jest fajnie. A więc odpukać póki co. Idzie spoko. 10 na godzinę. Tutaj jest takie łatka z kamieniami, gdzie niego samo to zwalnia bardziej. Ale tak mam 10 na godzinę nastawione. Tam tato akurat robi. Marcin mi pisał, że już właśnie jedzie gruberować i będzie zaczynał. No i udało się skończyć. Zostało 8 hektarów. Kurzy się bardzo, dlatego wrócę, wydmucham, odmucham go dmuchawą, wydmucham filtry i pojadę dopiero na następne pole, bo trochę tutaj się nawciągał tego kurzu. Jedziemy działać. No więc tak, Marcin zgruberował tamte pole. Te wcześniej też rano, ale teraz tamto zgruberował. Zostawił traktor i przyjechał wałami. Teraz wałuje, zaczął wałować. A ja tutaj te kończę poletko. Tutaj jest około 3,65 chyba. No i tu już mam to wszystko, tu jest taki but. Już mam posiane, zostało mi jeszcze tylko do dołu, do góry, do dołu. Tam krótki uwrotnik i zostawiłem jeden przejazd nieprzesiany, żeby nie jechać pod zasianym. Także będę siał tamten uwrotnik i koniec będzie na tym polu. I wtedy jadę na tamte, gdzie Marcin się, znaczy się wałuje. Tutaj jest but, to sobie najpierw robiłem tak. A teraz wyjedzie. Od razu będzie jako uwrotnik. Zostawiłem sobie tutaj 5-6 przejazdów. Nawet to wygląda. To wygląda fajnie.
teraz spokojny deszczyk. Jeszcze przez całą noc, żeby sobie padało. No, to by nas zadowolił. No więc tak, 22:05 i skończyłem siać. Tutaj jest... Nie wiem, czy tu będzie coś widać, ale posiane, ładnie to wygląda, mi się podoba. Marcin mówi, że też spoko. Tato powie pewnie, że czwóra minus. No ale... teraz zobaczymy, tylko żeby to poschodziło fajnie. Ale widzicie, wilgotne jest. Także jestem dobrej myśli. Do rogu posiane, ładnie. I co? Dzisiaj posiałem. Tam było 7,60 i tutaj jest 8. No to prawie 16 hektarów. No z nakładkami to na pewno ponad 16 hektarów będzie, bo tutaj wiecie, półwrotniki, jakieś kliny. Także myślę, że dniówka spoko, tym bardziej, że pojechałem później siać, nie wiem, chyba wyjechałem o 11, pół do 11, no nie wiem, nie popatrzyłem na zegarek wtedy. No, jutro jeszcze może zobaczymy, by się udało pojechać to ostatnie 10 hektarów rzepaku i byśmy mieli już wtedy posiane 32 hektary. W tym roku jest zaplanowane, mówię, została jeszcze dyszka. Jak zobaczymy, jak jutro, co czas pokaże. Siema, 18 sierpnia, tak? I dzisiaj zadanie jest takie, że jadę teraz do tyłu obdmuchać siewnik, wybrać resztę nasion, co mi zostało, wsypię nową odmianę i pojadę siać. Marcin pojedzie przede mną gruberować. O sek. Chyba na pole pojadę go wydmuchać. Tak zrobię. No więc na pole nie pojadę, bo tutaj zastawiona brama. To tutaj postawię, później się to jakoś z łyżką zdrapię najwyżej, bo to jak się nazbiera. Patrzcie. Widzicie? Nazbierało. Dobra, nie ma co, idę pod buchawę, nie będziemy działać. Z racji tego, że Piotrek zostawił kamerkę, to coś nagram. No więc, posialiśmy wczoraj rzepak w szklarach. No i już ostatnie pole to tak wymęczyłem na tych... Zobaczcie, na tych dziobach. Już nie ma co zbierać tutaj, zobaczcie, tak się wytarły. Miałem zjeżdżać do domu na ostatnim polu, bo myślę, żeby mi tutaj nie powycierało tych mocowań, ale ostatecznie nie zjechałem, bo Piotrek się bał, że będzie musiał czekać, bo musiałem zgruberować i później zmieniłem traktor, pojechałem, zawołowałem od razu, bo mu się lepiej tam siało po tym wałowanym. No i też trochę lepiej doprawiło, bo tam jak jakaś gruda była, to też ją rozwaliło. No i co? No i odkręciłem dzisiaj te dzioby. Tylko jest problem, bo miał przyjechać kurier z nowymi. No ale coś go nie widać. Boże. Coś go nie widać. No i poczyszczę sobie tutaj, żeby to było gotowe. Ewentualnie poczekam jeszcze chwilę, jak nie przyjedzie ten kurier. No to tam mam stare te dzioby, tylko że no jest taki problem, że jest ich 8. No patrzcie, psy leżą już skończone. Tu Piotrek siewnik obmuchał. Jest ich 8. Tylko że ten, że są nierównej długości. Jak te 8 to jeszcze tak w miarę, to te dwa, co tutaj znalazłem, jakieś stare, to mi się w ogóle to nie podoba. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się robi, co się ma. To w ogóle jest dla mnie parodia, no ale są dłuższe o wiele niż tamte, gdzieś dotąd są te stare. A tutaj są, zobaczcie, poskładane, takie porządniejsze one były. Tylko z racji tego, że nie było całego egzemplarza.
te wytrzymają o wiele dłużej. Tu je tato jeszcze napawał. Tu się w ogóle nie zjeżdżają, tylko tutaj widzicie. Tu gdzie już się starło to przed napawaniem. No i co, mam 8 takich. Jakby były jeszcze jakieś 2, to by było super. No ale ostatecznie chyba to założę. No to zrobimy. Jutro chcemy posiać rzepak tam trochę dalej, za Odmuchowem. 20 km mamy jazdy. Bo teraz burze zapowiadają u nas, wiecie? Jak u nas to jeszcze jest tak w miarę, no u nas jest sucho. Bo tam właśnie, gdzie pojedziemy siać, to ulewa była. Dolało mocno. No i teraz troszkę przeschło. Ale właśnie mają być znowu burze. No i mieliśmy dzisiaj jechać siać. No ale mówię do Piotrka, że kurde, nie będziemy zakładać tego dziadostwa. Wiecie, te dwa jeszcze nierówne, jak ma przyjechać kurier. No ale ostatecznie się okazało, że nie wiem, czy ten kurier przyjedzie. I to ani w tą, ani w tą. Piotrek już nasiona wysypał. Daliśmy trochę płyciej kółka dogniatające, żeby tak głęboko nie siał. Kurzy się strasznie. Tutaj jeszcze tato te grabelki tak tutaj śruby powkręcał, żeby wiecie, bardziej ryły. To jak sialiśmy pszenicę i było mniej słomy, to fajnie zagartywały. Ale teraz jak sialiśmy rzepak, to dużo jest słomy i wiecie, one za bardzo miały kąt i takie, może nie ciągnęły, ale robiły takie kopce co jakiś czas. To też brzydko wyglądało. Bez sensu. Nowe opony mamy. To pewnie już była prezentacja. Amiens. Tamte stare tam wtoczyłem. Mu przeszkadzały. Ma przyjechać jakiś ziomek, zobaczyć, czy chce je brać, czy nie. Te dwie duże były wulkanizowane, ale to wie o tym. A te z przodu to nawet w miarę wyglądają, bo nim nic nie było. Ogarnę to też trochę, bo tato czyścił, widzicie. Zbieracz kamieni wyczyścił. No i pojechał dzisiaj jeszcze znajomemu kosić, bo jemu coś tam się z kombajnem stało. Żeby zdążył to wykosić przed tymi deszczami, to pojechał. Niech mu to wykosi. Też już będzie spokój. Będzie miał spokojną głowę. No i co? No i tyle z takich prac. No i to wam jeszcze powiem, że no kupiliśmy te nieoryginalne agrisemowskie dzioby. Jeszcze dodatkowo tato je napawał, bo jakby ich nie napawał, to w ogóle by nic nie wytrzymały. No i co zrobiliśmy na nich, może z 60 hektarów. Zobaczcie, co się z nimi stało. Tu jeszcze są ślady napawania. Jakby je nie napawał, to nie wiem, czy by 30 zrobiły. To ostatecznie nie wiem, one kosztują chyba 120 zł za jeden. Te oryginalne 450 chyba, czy nawet troszkę więcej. A na nich zrobiliśmy tyle hektarów, że naprawdę 5 razy tyle co to. To chyba bardziej się opłaca kupić już oryginalne, założyć, robić cały czas na jednej głębokości. A nie, to gówno się ściera. Cały czas trzeba przestawiać głębokość. No, to przestawianie głębokości to najmniejszy problem, ale najbardziej mnie wkurza to przekręcanie tego gówna. Bo trzeba odkręcić, żeby napawać, później napawa, zakręcamy i takie gówno nie robota. Niby człowiek zaoszczędzi, ale jakby sobie tak policzyć hektarowo, to chyba gówno zaoszczędzi. Już lepiej dać trochę więcej i kupić porządnie. No, tutaj widzę jakieś łapy. No noc. Jakaś nornica chyba. Dojechałem się już tutaj pierwsze pole. Zaczynamy od tych mniejszych. To jest chyba około 1,5 hektara. Mam wsypany ten rzepak odmiana Manhattan. Na próbę w sumie wzięliśmy. I co? 1,5 miliona ziaren. Paczka waży 6,54 kg. Nastawiłem 1,9 kg na hektar, to jest chyba 42-43 rośliny na metr, jeśli się nie mylę. Coś koło tego. I co? No już tutaj kończę, tak mówię. Wilgoć tutaj jest, Brano Marcin tu przede mną robił. To dużo, dużo więcej jak u nas tam w Szklarach, bo tutaj są te pole dalsze, o co dziadka mamy. Teraz Marcin pojechał na drugie pole, tam już chyba też skończył, bo tam jest chyba coś koło 0,5 hektara.
pokutniku też znowu hektar ileś i następne działki jest chyba 2 i niecałe 5. Chyba 2,5 i 5. A nie wiem. To wam pokażę jeszcze. Tu mi zostało tu. Mam dwa razy przejechać i ogrodniki porobić od razu. Tutaj jak jestem, to powyznaczam, pojeżdżę ślady na pod opryskiwacz, żeby było widać. Żeby ekstra później nie jechać. No i to tyle. Dobra, pola posiane. Zostało ostatnie, to jest największe tutaj. 4,5 hektara chyba jest. Zacząłem dopiero, przyjechałem tam i tu jadę z powrotem. A tu obok co? Marcinek groberuje. Jeszcze mu został pasek, ubrotniki. Będzie zrobione. Na razie fajnie wychodzi, tak jak wam mówiłem, to jest odmiana Manhattan, 1,9 kg na hektar nasobione. Na razie chyba wysiewa tyle, ile nasobiłem, odpukać. Zobaczymy, może się uda. Jeżeli tutaj się uda to posiać, to będziemy mieli wtedy rzepaki pozasiewane. I wszystkiego około 32 hektary powinno być. Dokładnie jeszcze to później zsumujemy. Także zobaczymy. Nagram trochę Marcinka, bo kurde kamerę nie wziął. No i akurat ze słupkiem nie. Ja może podjadę, będę bliżej niego. Gorąco jest jak cholera, powiem wam. Może nie tak gorąco jak wczoraj, ale strasznie dużo. Piąty przejazd i teraz sobie wjadę w 13. Trzy przejazdy takie przepusty sobie zostawiam, żeby sobie fajnie wyrobić. No, dalej za słupkiem. No powiem wam na tych oponach. Kurde, od razu Marcin mówi 30% więcej mocy ma. Fajnie, fajnie, opołki super. A, dzisiaj rano właśnie Marcin pojechał przede mną, tam tylko podokręcał dłuta. Nie przyszły te co myśleliśmy, on tam wczoraj coś wam chyba ponarzekał, mówi, że nagrał narzekanie. To tato wieczorem zespało dwa stare, mniej więcej do równej długości, tak jak tam te 8 mieliśmy. No i rano przykręcił te dwa, przyjechał, a ja do siewnika wsypałem właśnie nasiona, próbę sobie nastawiłem i przyjechał za nim, także z godzinkę po nim zacząłem. Akurat tu teraz tu zaczynamy tak fajnie przesychać góra, no bo tu jednak wilgoci dużo w tej glebie, więcej jak u nas. No i wiem, skończę, ostatni przejazd robię do góry, powrotnik. No i ślady porobić pod opryskiwacz i koniec. Powiem wam, tak się chmurzyło przez ostatnie półtorej godziny, że myślałem, że już nie dokończę, ale już chyba jednak zdążę, bo zapowiadają burzę zaraz, jakiś deszcz, a to wiecie, nigdy nie wiadomo. Szkoda było, gdyby mnie złapał deszcz, został kawałek niedosiany, po nie ekstra jechać i dosiewać. Tak więc można powiedzieć, że prawie się udało. Wile jak dalej. Aby coś zaczęło się kurzyć. Nie tak jak u nas na szklarach, ale coś nie coś.